Będzie referendum w Lubomii. To efekt wczorajszej burzliwej sesji Rady Gminy. Mieszkańcy sami zdecydują, czy chcą elektrowni fotowoltaicznej i biogazowni. Konflikt w powiecie wodzisławskim trwa już bardzo długo. Ci, którzy chcą zbudować na swoich działkach farmę, to właściciele i spadkobiercy gruntów. Według przeciwników, ludzi, którzy tam mieszkają, inwestycja zniszczy pola uprawne, zieleń i przyrodę. A potencjalni inwestorzy pytają, na jakiej podstawie mają im zostać odebrane prawa do decydowania o ich ziemi. Fatima Orlińska. Będzie referendum w sprawie konfliktowej farmy fotowoltaicznej. Wszystko po tym, jak wśród mieszkańców gmin zrodził się konflikt. Chcą nam odebrać piękne tereny zielone, zniszczyć obszar Natura 2000 i spowodować, że nikt nie będzie chciał tu mieszkać. Mówią ci, którym pomysł powstania farmy na granicy Lubomii i Syryni się nie podoba. Ta miałaby powstać na terenach prywatnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych gospodarstw. Początkowo mówiło się o łącznie 125 hektarach, na których panele miałyby zostać zainstalowane. Jak jesteśmy tu właśnie w takim miejscu, gdzie widać, są to tereny zielone, na których są uprawiane zboża, kukurydza i wiele innych jeszcze zielonych roślin. Nie są to żadne nieużytki. Są tutaj pomniki historyczne. Tu jest na przykład pomnik Bordynowskiej Pani. Mamy historyczny kopiec, jak mówię, szlaki turystyczne. Uznałem, że nie przejdę obok tego obojętnie. Dołączyłem do protestu. Choć tu nie mieszkam, to widząc piękno, uznałem, że trzeba działać. Jeszcze raz powtarzam, jestem pod wielkim wrażeniem mieszkańców. Ludzie zbierają po 50 zł, po 100 zł, banerują wieś, banerują gminę. Mieszkańcy złożyli wniosek o przeprowadzenie referendum, bo jak mówią tych, którzy przeciw inwestycji protestują, jest zdecydowana większość. Wcześniej zebrali ponad 1500 podpisów poparcia pod sprzeciwem, zaznaczając, że gmina liczy prawie 7000 mieszkańców. Absolutnie nie neguję wartości odnawialnych źródeł energii, jaką są panele fotowoltaiczne, natomiast one nie mogą zastępować terenów, które mają nadrzędną wartość, wyższą wartość niż energia wyprodukowana tutaj przez te panele. Są to tereny nie tylko używane rolniczo, ale też tereny o dużej bioróżnorodności. Ponadto mieszkańcy, którym pomysł powstania farmy się nie podoba, obawiają się, że ich prywatne działki stracą na wartości. Wójt gminy uważa, że ci, którzy bronią przyrody, kłamią, chcąc w ten sposób realizować swoje ukryte interesy. A sama inwestycja poza zabezpieczeniem energetycznym mogłaby gminie przynieść zyski w postaci podatków. Transformacja energetyczna jest, tak? No mułem już nie będziemy palić. Jakich inwestorów mamy tu wołać, skoro mamy 2000 hektarów z 4000 zajętych pod zbiornik, gdzie prawie nic nie można robić, i 781 hektarów pod Natura 2000. Więc gdzie ja mam inwestować? Gdzie te podatki zdobywać, żeby gmina się rozwijała? My jesteśmy jedną z najlepiej rozwijających się gmin. I jak deklaruje wójt, pod inwestycje uzyskał wszystkie możliwe pozwolenia, łącznie ze środowiskowymi. Okazuje się jednak, że farma to nie jedyny problem mieszkańców Syryni i Lubomii. Obawiają się również biogazowni, która, jak mówią, ma powstać dla jednego przedsiębiorcy. Bardzo blisko mieszkamy tej przyszłej inwestycji. Boimy się o nasze rodziny, boimy się o nasze majątki. My chcemy żyć w spokoju, my chcemy być bezpieczni. Zabawy z metanem nie zawsze się dobrze kończą. Ze strony tych, którzy inwestycje popierają, padają argumenty, iż farma to ich ostatnia szansa na godny zarobek. Chcą decydować o swoich własnościach i proszą, by nikt nie ingerował w ich nieruchomości. W przypadku prywatnego przedsiębiorcy, wobec którego pada najwięcej zarzutów, chodzi o 11,5 hektara ziemi, na której miałaby stanąć fotowoltaika. Jeżeli są jakieś tam deszcze nawalne w maju, no to pęd tej wody po prostu, która spływa z tych pól, powodowała i dalej powoduje zalewanie tam części właśnie ulic Lubomii i Stawów. No stąd pomysł, żeby po prostu na tych newralgicznych naszych terenach postawić tą farmę. Wójt Lubomii deklaruje, że bierze pod uwagę również inne tereny, jak na przykład Hałda Pogórnicza. Tam jednak trwają badania gruntu, czy ten nada się pod farmę. Docelowo powierzchnia, na jakiej miałyby stanąć panele, to dziś nieco ponad 60 hektarów. Ja mam na pierwszym miejscu moralność, zło i dobro, żeby nie krzywdzić tych ludzi, którzy 50 lat nie mają z tego pola nic. I wjeżdżają farmerzy po tym polu, no i trochę tych dopłat unijnych by im ubyło. Jeden z panów, nie wiem czy tu jest, powiedział, że tym skrzywdzonym dać bony żywnościowe. Ja myślę, że spadnę z krzesła. Wójt zadeklarował również powołanie specjalistów, którzy w kampanii referendalnej będą rozmawiać z mieszkańcami i wyjaśniać ewentualne wątpliwości.